Siemaneczki, ja jestem Sasia i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś to jest to drugi odcinek serii Pucharu Świata Widzów, wydaje się 4. Tak, raczej na słuchajcie Stasio. Jest widno, warunki są jako jakie takie. Teraz Stasio zaczyna. Stasio zajął ostatnie miejsce, więc no nie pokazał dobrego skoku, no i teraz upadek jeszcze. No Stasia po prostu nie jest w formie, ma chyba jakiś kryzys czy coś. Jakiś kryzys może przechodzić. Daniel. Ojej, Daniel, ależ odleciał. Ohoho, 214 metrów. No tutaj postawił wysoko poprzeczkę swoim rywalom. Kalcą teraz. No, Carlson teraz słabo, mimo to będzie oczywiście też Stasiem, ale do Daniela zarakło mu naprawdę kupę punktów. Adrian. No i upadek, no nie. Co ja robię? Jezus. I czemu ja mam ciągle upadki takimi zawodnikami, który... Nie wiem. To co nie, dobra, mniejsza. Karski teraz. No i ten skok, co najwyżej przeciętny. 183,5 w tej chwili miejsce trzecie. Blumi. Reprezentant Polski. Zobaczymy, jak poleci. O, będzie bardzo daleko. No nie, nie będzie wygrywał z Danielem, ale będzie go bardzo blisko niego, bo to jest tylko 1,5 punktu straty. No, zapowiada się ciekawy pojedynek w drugiej serii. Max. No, jest dobry skok. 201 metrów, więc no, jest przyzwoicie. Bartosz. Ojej, Bartosz, ale wybicie. A, nie. No zepsuł w drugiej fazie lotu 202 metry mimo to i minimalnie przed maksem, a mogło być o wiele dalej. Teraz kolega z radia. Kolega z radia osiągnął 190 metrów, ale piąte miejsce to taki wynik średni, jest za maksem. Krystian teraz, czołowa piątka. Piąty numer startowy. Sobie poradzi ten zawodnik. No, nie wiem, może będzie drugi. Nie, trzeci jednak. No, tutaj zobaczcie, Krystian, Blumi i Daniel. No, tutaj będzie na pewno ciekawa rywalizacja. I teraz reprezentant Rosji, Jacek Kun. Jak sobie poradzi? Warunki ma takie sobie. No, Ciastek, który czwarty. No, ale zobaczcie, jakie stale są niewielkie. Nie? Ciastek Kun też będzie się biło to pierwsze miejsce z Danielem. Shadow Springer. No, ciekawy konkurs się zapowiada w drugiej serii. No, Shadow Springer już nie skacze tak daleko, ale mimo to jest na miejscu piąty. To jest bardzo dobre miejsce. I zostało jeszcze dwóch, Tomek Bala i Kosmojanek. Czy Tomek zbliży się do tego osiągnięcia? No, będzie chyba czwarty jednak. Nie, piąty. Jeszcze jest za Ciastkiem Kunem. I Kosmojanek, lider Pucharu Świata. No, ale lider skacze tak średnio, siódme miejsce dopiero. I tak wygląda, słuchajcie, klasyfikacja. No, słuchajcie, aż raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników ma notę powyżej 200 punktów. Zobaczymy, jak to się potoczy w drugiej serii. Adrian. No,
Adrian. Będzie daleko, bardzo daleko Adrian. No poprawi i to zdecydowanie swój skok z pierwszej serii. A gdyby tak skoczył w pierwszej serii? Stasio teraz. Daleko. Stasio, 10,5. Karski. No, ale Karski już nie skacze tak daleko. Spadł na trzecie miejsce, no. Coś słaba ta jego forma na lotach. Carlson. 190,5. Nie, Carlson nie będzie. Chyba będzie drugi. O 0,2 punktu wchodził Adriana. Kolega z radia. 10 miejsce. Ale kolega z radia utrzyma to swoje 10 miejsce. No 5, nie no 4,9. Max teraz. O, Max! Ho. Ale odpalił teraz. 213,5. I pierwszy zawodnik znowu powyżej 400 punktów. Teraz Bartosz. Max mu wysoko poprzeczkę zawiesił. No ale on, no niestety, będzie przegrywał z Maxem. No, jest drugi. Ale przegrywa z Maxem o sporo. No, Max może tutaj się poprawić. Kosmajanek. Ojej, z upadkiem jeszcze. Kosmajanek jest na miejscu, którym? Piąty. Czyli jest trzeci od końca. Ohoho, no no. Kosmajanek po tym konkursie chyba już nie będzie liderem. Shadow Springy Girl. O nie, Shadow Springy Girl. Trzecie miejsce jeszcze za Bartoszem. 5 zawodników jeszcze zostało. Tomek Bala. No Tomek skacze średnio. Mimo to jest na miejscu drugim. Zostało już 4. Ciastek Kuna. Zaczyna się walka o pierwsze miejsce. Ale nie! Ciastek Kun będzie jeszcze za Maxem. No, ciastek dobry. Bardzo dobry wynik ogólnie ciastka. Krystian. Stała czołowa trójka. Nie, nie, Krystian nie. Jest na miejscu trzecim. Jeszcze za ciastkiem Kunem. Jeszcze zostało 2. Blumi i chyba Daniel. O. Ale nie, Blue mi psuje ten skok. Ależ zepsuł. 13 miejsce dopiero Blumiego. Jest na miejscu ostatnim. I teraz Daniel, lider. Czy wygra swój pierwszy konkurs? Jak Daniel teraz? Chyba nie, chyba nie. Chyba Max wygrał. Tak, tak, tak. Tak, Max wygrywa ten konkurs. Drugi Ciastek Kun, trzeci Daniel, czwarty Krystian, piąty Tomek Bala, siódmy Shadow Springer, szósty Bartosz. Ogólnie tak wygląda klasyfikacja. Dziewiąty jest Stasio, Blumi ostatni, no z drugiego na ostatnie miejsce Blumi niestety. A więc tak, słuchajcie, wygląda klasyfikacja. Max się przesunął na pierwsze miejsce. Ciastek Kun, drugi Kosmajanek spada na miejsce trzecie. Shadow Springer w generalce spada na piąte. Tomek Bala na miejscu czwartym. A więc to by było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do kolejnego odcinka, który będzie prawdopodobnie w czwartek, więc jutro.